I jeszcze raz chciałam Państwa serdecznie przywitać na dzisiejszym webinarium pod tytułem Jak uzależnienie od węgla szkodzi naszemu zdrowiu i dlaczego warto o tym rozmawiać latem. Będziemy poruszali dzisiaj kilka różnych tematów, ale wspólnym mianownikiem będzie właśnie węgiel. Będziemy mówić o naszej kampanii Demaskujemy smog przez cały rok. Będziemy mówić o tym, dlaczego ze względów zdrowotnych należy odchodzić od spalania węgla. Mamy dla Państwa przygotowane trzy prezentacje. Oczywiście nie wyczerpiemy tutaj całego tematu, ale postaramy się nakreślić najważniejsze zagadnienia. Pierwsza prezentacja to będzie prezentacja Agnieszki Muras o kampanii Demaskujemy smog przez cały rok. Oraz o tym, jak angażować i jak angażują się lekarze w walce o zdrowe powietrze. Agnieszka miała bardzo duży udział w kampanii, także jeżeli są Państwo też zainteresowani samą kampanią, to można zgłaszać się do Agnieszki. Jeżeli Państwo by chcieli dołączyć, to również można się z nami kontaktować. Następnie prezentację będzie miała pani dr Katarzyna Przybył, radiolożka, której serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia prezentacji. I pani doktor będzie mówić o tym, dlaczego lekarze włączają się w walkę ze smogiem. Sama pani doktor jest bardzo aktywna na wielu polach i bardzo wspiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzisiaj będzie mówić nam także o tym, z jakimi skutkami zdrowotnymi zanieczyszczeń powietrza spotyka się w codziennej praktyce. A na sam koniec ja poprowadzę prezentację na temat tego, dlaczego w Polsce jest nam potrzebna transformacja energetyczna i co wspólnego ma z tym zdrowie. Także oddaję już głos Agnieszce i zapraszam do uważnego wysłuchania wszystkich prezentacji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, tutaj Agnieszka Muras z HeatPoint Polska. W imieniu naszej organizacji chciałam Państwu krótko przedstawić kulisy kampanii Unmask My City w Polsce, tłumaczonej przez nas jako Demaskujemy smog przez cały rok, do której włączenia już teraz Państwa gorąco zapraszam i zapraszam również do zobaczenia krótkiej prezentacji. HIR Polska od ponad 4 lat zajmuje się wpływem zanieczyszczenia na zdrowie, ponieważ informacje, które wynikają właśnie z tego wykresu, które Państwo widzą na ekranie, są bardzo niepokojące. Polska ciągle jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych pod względem powietrza państw w Europie. Zanieczyszczenie nie znika wraz z okresem grzewczym. W Warszawie choćby Warszawa jest takim najlepszym przykładem tego ze względu na to, że tutaj największe zanieczyszczenie wynika właśnie z transportu, tak, z samochodów. W wyniku wysokich temperatur i światła słonecznego powstaje również szkodliwy ozon. To jest też ten problem, który borykamy się w tej chwili tutaj latem. To wszystko determinuje nas jako organizację do tego, żeby przypominać decydentom, że problemem trzeba walczyć przez cały rok, nie tylko w okresie grzewczym, kiedy jest to tematem medialnym. Należy przygotowywać odpowiednie rozporządzenia właśnie teraz, kiedy możemy na spokojnie tutaj, tak, przygotowywać się do kolejnej zimy, nie zapominając właśnie o tych zanieczyszczeniach letnich. Nasze działania różnią się nieco od działań organizacji antysmogowych ze względu na to, że skupiamy się na skutkach zdrowotnych. To leży tutaj w centrum naszych zainteresowań. Przygotowujemy na co dzień kalkulacje, mamy na swoim koncie modelowania, ale także transferujemy wiedzę zawartą w badaniach z całego świata. I to, co najważniejsze, współpracujemy z organizacjami zdrowotnymi, pacjenckimi, lekarskimi z całego świata. W ramach tej współpracy nawiązała się taka idea, aby stworzyć międzynarodową kampanię, która poruszać będzie globalne problemy zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu również do lokalnych kontekstów wynikających ze specyfiki miast, w których ono się odbywa. Ta mapa, którą Państwo widzą, to mapa miast, w których działają organizacje podobne do naszej, a które zapoczątkowały kampanię Unmask My City w maju bieżącego roku, Światowy Dzień Astmy. Są to organizacje działające m.in. w Turcji, w Stanach Zjednoczonych, w Południowej Afryce, w Wielkiej Brytanii czy Indiach.
W lutym tego roku rozpoczęliśmy takie aktywne działania, przygotowania do tej kampanii. Tutaj chciałam Państwu pokazać film, który prezentował tą kampanię, ale muszę wrzucić link do tego filmu Państwu w oknie czatu ze względu na to, że tutaj program Adobe nam nie pozwala na odpalenie tego filmu. Zachęcam Państwa do obejrzenia po prostu po naszym webinarium tego filmiku. On trwa niecałą minutę i mniej więcej pokazuje obraz tego, co udało nam się od lutego wypracować. W lutym, kiedy byliśmy właśnie już po takiej wielkiej fali paniki związanej ze smogiem, spotkaliśmy się z kilkunastoma mieszkańcami Warszawy, ale również Piotrkowa Trybunalskiego, których poprosiliśmy o to, aby powiedzieli, jak to zanieczyszczenie powietrza wpływa na ich życie i co ich zdaniem powinno się zmienić, co powinniśmy zrobić. Zależało nam na tym, żeby pewnego rodzaju oświadczenia tych osób, które nie są związane z taką działalnością na rzecz poprawy powietrza, które nie angażują się na co dzień, a które uwiarygadniają tą naszą kampanię, po prostu w niej się znalazły. I wśród ambasadorów, czyli tych osób, które udostępniły nam swój wizerunek, znalazła się m.in. emerytowana chemiczka, rodzina z dziećmi chorymi na astmę, działaczka na rzecz ochrony zwierząt, która po Warszawie porusza się głównie na rowerze, pani doktor Przybył, którą zaraz będziemy mieli okazję wysłuchać, alergolog Piotr Dąbrowiecki, studenci z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i młode małżeństwo z warszawskiej Pragi, wraz z mamą, która właściwie z powodu smogu w poprzednim sezonie grzewczym przeprowadziła się do Wesołej, czyli właściwie na obrzeża Warszawy, właśnie po obawie o swoje zdrowie. Z wszystkimi tymi osobami kręciliśmy filmy, których fragmenty znalazły się w tym filmie, do którego link Państwu przed chwilą wysłałam. I teraz pokrótce powiem, przez to, że czas nas goni, powiem Państwu o tym, co już udało nam się zrealizować jako organizacji w Warszawie i następnie przejdę do tego, jak możemy się tutaj wspólnie inspirować. Uruchomiliśmy kampanię w komunikacji miejskiej w Warszawie. To zdjęcie, które Państwo widzą, przedstawia ramkę z treścią: lekarzu, informuj swoich pacjentów o skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Jest to taki apel do lekarzy, chcieliśmy, żeby pojawił się w komunikacji miejskiej, czyli tam, gdzie właściwie większość osób po prostu każdego dnia spędza trochę czasu, nie tylko lekarze, ale również pacjenci. Chcieliśmy tym zainteresować właśnie i specjalistów ochrony zdrowia i pacjentów, którzy mogą zadawać pytania, jeżeli chodzi o właśnie zanieczyszczenie powietrza, będąc, korzystając tutaj z pomocy lekarzy. Kampania sama, którą przygotowaliśmy tutaj w Polsce, zainaugurowaliśmy debatą, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Kongresu Młodych Medyków 13 maja. W tej debacie udział wzięli od lewej pan profesor Tadeusz Zielonka, pani Ewa Palma, która jest przedstawicielką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i pan profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Podczas tej dyskusji wynikło bardzo dużo ciekawych kwestii związanych z tym, jaką rolę lekarze powinni odegrać w Polsce. W związku z tym, że za granicą widzimy coraz więcej przykładów zaangażowania właśnie specjalistów, ekspertów zdrowia publicznego w takiej walce o to, aby zanieczyszczenie powietrza stało się tematem publicznym i stało się tematem debaty, w wyniku której moglibyśmy domagać się, czy moglibyśmy zauważyć pewne zmiany, które mogłyby również uświadamiać decydentów o zagrożeniach, co to prowadziłoby do pewnych zmian legislacyjnych. Następnie na okoliczność kampanii stworzyliśmy taką petycję do pani premier Szydło, która zakładała właściwie dwa postulaty, dwa najważniejsze postulaty, które też wynikają z tego, co my na co dzień widzimy, wynikają z potrzeb, czyli obniżenie poziomów alarmowania i informowania o
stężeniu pyłu zawieszonego PM10 oraz wprowadzenie norm dla kołów i paliw stałych, co pozwoliłoby w jakimś stopniu wyeliminować odpady węglowe, które szczególnie mocno czy dużo zanieczyszczeń wprowadzają do atmosfery. Chodzi tutaj o tlenki siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone, benzoapiren. Regulacje takie pozwoliłyby na częściowe zniwelowanie niskiej emisji w Polsce i na realną poprawę jakości powietrza, a tym samym właściwie zdrowia. Petycję podpisało ponad 1000 osób. Do tego wysłaliśmy pocztówki do pani premier Szydło właśnie z tymi samymi postulatami, prosząc ją o to, żeby wpłynęła na swoich ministrów, którzy są odpowiedzialni za odpowiednie przepisy regulujące właśnie te dwie kwestie. W ramach kampanii również proponujemy takie społeczne monitorowanie poziomu jakości powietrza. To jest to ta aplikacja, którą trzyma ta osoba w ręce, to jest Erwin. Aplikacja jest połączona z urządzeniem Erwin, które w czasie rzeczywistym mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 i takie dane ładują się do internetu. Dzięki temu możemy na mapie, która jest zawarta na stronie internetowej całej kampanii, możemy uzyskać informacje, jakie w danym czasie jest stężenie tego pyłu i jak wygląda ta sytuacja zagraniczna. To jest takie urządzenie, które w jakim stopniu pokazuje nam obraz sytuacji i pokazuje, w jakim kierunku trzeba byłoby iść. Pokazuje, że to stężenie jest duże lub małe w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w zależności od tego, jaka to jest pora roku. I do tego, do takiego monitorowania też zapraszamy wszystkich chętnych, ze względu na to, że dysponujemy takim urządzeniem. Dysponujemy też wiedzą, w jaki sposób to te dane zebrane przez urządzenie można byłoby publikować w internecie. I to dzięki temu dałoby taki globalny obraz tego, jak sytuacja wygląda, no nie tylko w Polsce, ale właśnie również za granicą. To, co Państwo widzą, to jest strona główna strony internetowej Unmask My City. Ona została na wiele języków przetłumaczona. Dzięki temu właśnie też osoby nie porozumiewające się w języku angielskim mogą się tutaj poruszać i mogą dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się w Polsce, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych czy w Turcji. Poznać właśnie bohaterów tej kampanii, zobaczyć filmy. Oprócz tego publikujemy artykuły na temat tej kampanii. To jest artykuł z ostatniego numeru Le Monde Diplomatique, w którym opisujemy trochę właśnie historię tego, w jaki sposób ten kryzys smogowy pojawił się w Polsce, jak on przebiegał i pokazujemy sylwetki właśnie naszych ambasadorów. Dzięki temu chcemy pokazać, że nie tylko organizacje pozarządowe czy lekarze walczą o czyste powietrze, ale również jest to ważna kwestia dla osób niezwiązanych z żadnymi instytucjami czy z organizacjami. I teraz jak się włączyć? No, mamy nadzieję, że ta kampania będzie czymś w rodzaju inspiracji dla Państwa, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą współpracować przy tej kampanii. Bardzo nam zależy na tym, żeby dotarła ona do środowiska medycznego, żeby coraz więcej osób, właśnie coraz więcej lekarzy, lekarek, ale również pielęgniarek, również wszystkich innych, którzy działają w obszarze zdrowia, angażowało się, tak, w te działania, czy to pod własnym szyldem, czy pod szyldem naszej kampanii, po to właśnie, żeby ta świadomość społeczna rosła, dzięki czemu moglibyśmy wywierać większy wpływ na decydentów w skali lokalnej, ale w skali również ogólnopolskiej. To, co my możemy, czy możemy zainspirować, co możemy zaproponować, to właśnie takie podstawowe kwestie, czyli lekarze mogą informować o skutkach zanieczyszczeń powietrza na zdrowie swoich pacjentów po prostu w gabinetach. Mogą dowiadywać się o najnowszych badaniach z naszej strony, czy ze strony innych organizacji, czy instytucji, czy branżowych magazynów.
mogą udostępniać ulotki. Mamy tutaj szereg przygotowanych materiałów, którym możemy się podzielić w każdej chwili, możemy je udostępnić po to właśnie, żeby ta informacja o tych działaniach dotarła jak najszerzej. Zapraszamy lekarzy do organizowania spotkań dla pacjentów oraz zapraszamy, czy zachęcamy właściwie do brania udziału jako ekspertów właśnie w spotkaniach otwartych, których jest teraz w całej Polsce bardzo dużo. Zależy nam na tym, żeby poszerzać te informacje, które są dostępne w sieci. Chcemy produkować filmy z udziałem ekspertów medycznych właśnie po to, żeby docierali przez to do pacjentów, żeby docierali do obywateli, którzy mogliby dowiedzieć się, czego tak naprawdę mają się bać i nie tylko bać, ale w jaki sposób zapobiegać skutkom zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli ktoś nie jest lekarzem, ale jeżeli chce się włączyć, może włączyć się w akcję pisania i podpisywania petycji antysmogowych. Zachęcamy również wszystkich do podpisywania listów i apeli, do promowania działań organizacji walczących o czyste powietrze w mediach społecznościowych. Nie tylko organizacji, ale również pojedynczych lekarzy, którzy zajmują się tym na co dzień. Można informować rodzinę i znajomych o skutkach zanieczyszczenia powietrza. W bardzo prosty sposób, tak? Można to robić po prostu na co dzień w pracy. Można zdobywać informacje z internetu, będąc na bieżąco właśnie z tymi treściami przez organizacje eksperckie. Po prostu dajemy sygnał, że sprawa nie umilkła właśnie w styczniu, że to jest dalej temat, który frapuje ludzi, niezależnie od tego, czy na dworze mamy plus 20 czy minus 20 stopni Celsjusza. Można brać udział w konsultacjach społecznych, jeżeli w naszych miastach są przewidziane jakieś inwestycje, które dotyczą planów powstawania elektrowni, które są jednym z bardzo dużych emitentów właśnie zanieczyszczeń powietrza, wtedy można zabrać głos. Każdy obywatel może to zrobić. Warto wysyłać pytania, informacje publiczne do wojewodów, do właściwie polityków i urzędników na wszystkich szczeblach. Można korzystać dowolnie z naszych zasobów. To jest to wszystko, co Państwu proponujemy, ale ja tutaj chciałabym, kończąc, właściwie zadać pytanie otwarte, ponieważ to, co Państwo widzą, to są tylko nasze inspiracje, to są rzeczy, które my gdzieś tam, w których widzimy potencjał, ale być może są rzeczy, które nam jako organizacji, która zajmuje się zanieczyszczeniem powietrzem, umykają. I tutaj też właściwie kończę z takim apelem czy z pytaniem otwartym, bo jeżeli Państwo mają jakieś doświadczenia, jeżeli mają spostrzeżenia albo uwagi, to będziemy wdzięczni, żeby się z nimi podzielić. Mam nadzieję, że tym sposobem troszeczkę otworzymy krótką dyskusję na ten temat właśnie po naszych trzech prezentacjach, a na ten moment bardzo dziękuję i zapraszam do wysłuchania dwóch następnych prezentacji. Dziękuję, Agnieszko. Mamy krótkie komentarze. Jeżeli są jakieś krótkie pytania bezpośrednio do prezentacji, to proszę je napisać w oknie czatu. A tak jak mówiłyśmy, miejsce na taką dłuższą dyskusję będzie na koniec. Widzę, że tutaj w okienku czatu pani Grażyna Kuś skomentowała, że powinniśmy wejść do szkół, szczególnie liceów. Na pewno byśmy chcieli, ale no wszystko to też jest kwestia sił przerobowych, możliwości i zasobów organizacji. Także jeżeli kiedyś będziemy mogli, to bardzo chętnie będziemy edukować również dzieci i młodzież. Widzę, że kilka osób jeszcze pisze, ale jeżeli chodzi o urządzenia pomiarowe, nie wiem, Agnieszko, chcesz odpowiedzieć? To może ja odpowiem. Jakby. Tak, to urządzenie pomiarowe.
Niestety, Agnieszki, nie słychać, to może ja odpowiem. Oczywiście ten nasz monitoring to nie jest profesjonalny monitoring taki jak na stacjach pomiarowych, no bo oczywiście to są zupełnie inne koszta, inne kwoty, także na pewno nie zachęcamy do zastępowania korzystania z informacji dostarczanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ale też biorąc pod uwagę, że no stacji pomiarowych w Polsce nie jest tak dużo, małe miejscowości właściwie praktycznie nie są monitorowane, to uważamy, że tak. Taki podręczny, indywidualny monitoring też ma sens, po prostu pozwala pokazać skalę problemu w danym momencie. I mamy właściwie tylko jedno takie urządzenie, także niestety nie jesteśmy w stanie się tutaj jakoś na szerszą skalę nim podzielić, ale czasami, kiedy bierzemy udział w jakichś wydarzeniach, to zawsze zabieramy to urządzenie ze sobą, żeby można było sprawdzić jakość powietrza, także zachęcam do śledzenia naszej strony, naszego Facebooka i śledzenia wydarzeń, na których jesteśmy i tam będzie można takiego pomiaru na pewno dokonać. Tak, pani Anna komentuje, że powinno być więcej zajęć praktycznych w szkołach, a nie tylko pogawędek. No to też byśmy nie chcieli wnikać w dyskusję na temat systemu edukacji, ale na pewno wszyscy zgadzamy się z tym, że im więcej wiedzy, tym lepiej. Pan profesor Hanke komentuje, że nie energetyka węglowa jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce, a niska emisja. Oczywiście się z tym zgadzamy. W Polsce największe źródło emisji zanieczyszczeń to niska emisja, ale niska emisja to również spalanie węgla i tak jak mówiliśmy, jednym z celów, apeli naszej kampanii Demaskujemy smog przez cały rok było ustanowienie norm jakości paliw stałych, a także norm dla kotłów. Te rozporządzenia są w przygotowaniu, mamy nadzieję, że lada chwila wejdą w życie. Również do rozporządzenia o jakości paliw stałych składaliśmy swoje uwagi, część z nich została uwzględniona, z czego się bardzo cieszymy. Także tak, na pewno ten problem jest istotny. Jeszcze też będę w swojej prezentacji mówić szerzej o spalaniu węgla zarówno w niskiej emisji, jak i w wysokiej energetyce. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o informowanie pacjentów, to również kwestia tego, w jaki sposób ogrzewają dom, jest bardzo istotna i dziękujemy za te uwagi. Teraz już chciałabym przekazać głos pani doktor Przybył. Bardzo proszę panią doktor o włączenie mikrofonu, a ja już zmieniam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Moje nazwisko Przybył, Katarzyna Przybył, jestem lekarzem radiologiem, pracuję w szpitalu powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zostałam zaangażowana właśnie przez HIL Polska w kampanię Unmask My City i w związku z tym również biorę udział w dzisiejszym webinarium. Chciałam powiedzieć, o czym już Państwo na pewno wiecie, że w Polsce oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, jak według danych Światowej Organizacji Zdrowia. I w związku z tym wszyscy ponosimy niekorzystne tego skutki zdrowotne w postaci zwiększonej zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc, układu krążenia, układu nerwowego, a także zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów. Tak jak mówiłam, jestem radiologiem, także na co dzień stykam się z ludźmi chorymi i między innymi właśnie oglądam obrazy radiologiczne chorób płuc. Od około 3 lat zaczęłam interesować się problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Może zaczęło się od momentu, kiedy trafiłam na artykuł na Facebooku, który został napisany przez pana Andrzeja Gułę pod tytułem Polska się dusi.
Także od tego momentu, jak gdyby więcej zaczęłam śledzić ten problem na portalach internetowych, w ogóle w internecie. I w związku z tym, że jestem lekarzem, zaczęłam szczególną uwagę zwracać na osoby, które zgłaszają się do mojej pracowni z dolegliwościami ze strony układu oddechowego w postaci kaszlu czy uczucia duszności, czy bólu w klatce piersiowej. I zauważyłam, że zimą, wtedy kiedy poziomy zanieczyszczenia powietrza są wielokrotnie przekroczone, ponieważ śledzę to na wszelkich aplikacjach właśnie internetowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza, zauważyłam, że zaczęłam częściej rozpoznawać schorzenia ze strony układu oddechowego w postaci zapaleń płuc, czy zapaleń oskrzeli, czy zaostrzenia przewlekłych zapaleń oskrzeli, które w efekcie tej przewlekłej i długotrwałej ekspozycji na pyły prowadzą do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która jest chorobą, która w efekcie prowadzi do inwalidztwa oddechowego. Ponieważ pracuję w szpitalu, stykam się również z pacjentami, którzy leżą na oddziale internistycznym, spod oddziałem kardiologicznym. Także w okresie zwiększonego zapylenia znacznie częściej są hospitalizowani pacjenci z objawami duszności, bólu w klatce piersiowej, u których właśnie rozpoznaję radiologiczne objawy niewydolności krążenia, które są często powikłane zapaleniami płuc. Także można zauważyć, że w okresie tego zwiększonego zapylenia schorzenia układu oddechowego występują znacznie częściej, trudniej się leczą, wymagają znacznie dłuższego leczenia, większej ilości leków, a często wymagają hospitalizacji. Także wszyscy na pewno ponosimy również koszty związane z taką sytuacją, koszty, które są bardzo wysokie, jak wiemy. Z zanieczyszczonym powietrzem wdychamy również benzapiren. Jak wszyscy wiemy, jest to przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, który ma zdolność kumulacji w naszym organizmie i charakteryzuje się dużą toksycznością przewlekłą. W związku z tym jest związkiem silnie rakotwórczym, posiada również właściwości mutagenne. Związek ten, jak wiemy, wydziela się podczas spalania drewna, węgla i śmieci. W Polsce poziomy tego benzapirenu są wielokrotnie przekraczane, także na przestrzeni lat znacznie wzrasta zachorowalność na nowotwory płuc. I ja właśnie w samym czerwcu opisałam około kilkunastu, w czerwcu tego roku opisałam kilkanaście nowotworów płuc, które zostały świeżo wykryte i uważam, że może mieć to związek z przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza na przełomie tego roku czy na początku tego roku, gdzie mieliśmy te dłuższe okresy z wielokrotnymi przekroczeniami norm zapylenia. I żeby no, nie być gołosłowną, pokażę Państwu kilka takich przykładów guzów płuc, które wykryłam w ostatnim czasie. Są to guzy u pacjentów w przedziale wiekowym 60-80 lat. Pacjenci ci zgłosili się do mnie ze skierowaniami jako dolegliwości ze strony układu oddechowego, właśnie w postaci kaszlu czy uczucia duszności, bólu w klatce piersiowej. Natomiast u żadnego z tych pacjentów nie było informacji na temat palenia papierosów. Nie wiem, czy po prostu lekarz kierujący nie uwzględnił tego w rozpoznaniu, czy rzeczywiście ci pacjenci nie palili papierosów. I tu podam dwa przykłady takich zmian, gdzie zmian w badaniach poprzednich zmian nie było, tak jak tutaj w tym przypadku. To jest badanie sprzed 2 lat. Natomiast na obecnym zdjęciu mamy olbrzymi guz we wnęce lewego płuca.
Następny przykład też jest to zdjęcie bez zmian patologicznych. Natomiast już na tym zdjęciu jest widoczne poszerzenie wnęki tutaj prawego płuca. Tu jest również guz prawego płuca z takim obszarem niedodmy, która wynika z zatkania po prostu oskrzela przez masę guza. Następnie też jest guzowate poszerzenie wnęki. Tutaj tak samo jest duży guz płuca prawego. Tutaj również w polu podobojczykowym mamy zmianę guzowatą. Również tutaj po przeciwnej stronie w lewym płucu jest zmiana guzowata we wnęce. Tu również jest tutaj mały guz, ale już jest widoczny w górnym biegunie wnęki, z widocznym takim też do odczynem odwnękowym. Tu jest przykład przerzutów do płuc z poszerzeniem wnęki płuca. Wiem, że jest to zaawansowany rak nerki, także może nie ma to związku akurat z układem oddechowym, ale ciekawy może obraz radiologiczny. Natomiast w tym przypadku jest pacjent z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, tutaj ze zmianami rozedmowymi, z pęcherzami rozedmowymi w szczycie, także zapewne zmiany takie okołooskrzelowe, zapalne, także chorujący wiele lat właśnie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Także powiem tylko tyle, że wcześniej, w poprzednich latach ja nie opisywałam tylu przypadków nowotworów, które mają miejsce właśnie w tym roku i to w czerwcu. Akurat w czerwcu, nie wiem, czy jest to tylko przypadek, czy rzeczywiście wydaje mi się, że może to być wpływ tego, no, tych przekroczeń, które miały miejsce w tym roku, właśnie na początku roku. Także biorąc pod uwagę całą tą sytuację, uważam, że, no, że lekarze, na pewno lekarze powinni zaangażować się w walkę o czyste powietrze, ponieważ są osobami o dużej sile przekazu. Powinni mówić swoim pacjentom o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza o skutkach zdrowotnych. Wydaje mi się, że szczególną rolę powinni tutaj odegrać lekarze rodzinni, pediatrzy, a również ginekolodzy, co wydawałoby się dziwne, prawda? Ponieważ zanieczyszczone powietrze szczególnie niekorzystnie oddziałuje na zdrowie dzieci, osoby starsze, ale również kobiety w ciąży. Ponieważ w związku z tym, że substancje, które są wdychane, upośledzają przepływ krwi przez łożysko, płody rozwijają się gorzej, rodzą się z małą masą urodzeniową. Natomiast dzieci z terenów zanieczyszczonych gorzej się rozwijają, częściej chorują na choroby układu oddechowego. Natomiast u osób starszych częściej dochodzi do zaostrzeń chorób układu oddechowego i krążenia. I te zaostrzenia często właśnie kończą się pobytem w szpitalu, czy również śmiercią. Także lekarze powinni informować swoich pacjentów o tym, jak przede wszystkim zabezpieczać się przed zanieczyszczonym powietrzem, że w okresach takich wysokich stężeń zanieczyszczeń pacjenci nie powinni wychodzić z domu, zwłaszcza właśnie osoby starsze, czy dzieci, czy właśnie kobiety w ciąży. No jeżeli jest potrzeba wyjścia, no to powinni zabezpieczać się maskami antypyłowymi. Natomiast ponieważ w domu również te poziomy pyłów są podwyższone, bo wiadomo, że nie żyjemy w próżniach, także w domach też powinniśmy używać oczyszczaczy powietrza. Ja wraz z mężem, który jest ginekologiem, mamy również swoją praktykę prywatną, prowadzimy gabinet prywatny i tam właśnie staramy uświadamiać się swoich pacjentów co do zanieczyszczeń powietrza, skutków zdrowotnych. Często zachęcamy do pacjentów do angażowania się do walki o czyste
powietrze, czy ja namawiam do podpisywania wszelkich petycji do rządu, rozdaję, na pewno rozdaję ulotki, nawet na stoliku w poczekalni są rozłożone informacje na temat właśnie zanieczyszczenia, co, przyczyn przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza i sposobów, jak z tym walczyć. Ponadto poprzez portale internetowe, poprzez Facebook staram się też informować moich znajomych czy znajomych znajomych poprzez właśnie informacje na temat bieżących poziomów zapyleń czy zagrożeń, jakie wynikają z oddychania zanieczyszczonym powietrzem, czy właśnie skutków zdrowotnych. Bardzo często wrzucam informacje na ten temat. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani doktor za tę prezentację oraz za Pani duże zaangażowanie w temat poprawy jakości powietrza. Jeżeli są jakieś pytania bezpośrednio do tej prezentacji, to poproszę w okienku czatu, a jeżeli nie ma, to przejdę do ostatniej prezentacji, czyli mojej prezentacji. Postaram się mówić nie za długo, ponieważ czas już zaczyna być ograniczony. Ja mam taki temat, który brzmi dość trudno i skomplikowanie, czemu potrzeba nam transformacji energetycznej, co wspólnego ma z tym zdrowie. Czyli łączę tutaj naprawdę dwa bardzo duże działy, można powiedzieć. I od razu uprzedzam, że na pewno nie uda mi się przedstawić tej bardzo kompleksowej wizji tego, jak powinna ta transformacja energetyczna wyglądać w Polsce. Podejrzewam, że nawet najlepsi eksperci zajmujący się energetyką nie są w stanie takiej precyzyjnej odpowiedzi udzielić, ale przede wszystkim chciałabym zaznaczyć te aspekty zdrowotne dotyczące produkcji energii i tego, dlaczego te zmiany są nam potrzebne i dlaczego są nam potrzebne jak najszybciej. Pokrótce chodzi nam o to, że uważamy, iż spalanie węgla zagraża zdrowiu, zagraża środowisku i powinno być po prostu eliminowane z miksu energetycznego. I mam tutaj na myśli zarówno spalanie węgla w domowych piecach, czyli niską emisję, jak i spalanie w energetyce. Jeżeli chodzi o niską emisję, to, że palimy węgiel w domach, wiąże się również z tym, że cały system energetyczny Polski jest właściwie oparty na węglu, bo przypomnę, że ponad 80% energii w Polsce pochodzi właśnie z węgla. I przez to, że też dopłacamy do tego węgla, dopłacamy do górnictwa, to ten węgiel jest nadal najtańszym środkiem do ogrzewania domów, ponieważ też nie bierzemy pod uwagę kosztów środowiskowych i kosztów zdrowotnych. I niestety potem mamy takie skutki, jak właśnie to, że powietrze w Polsce należy do najgorszych w Europie, a według Europejskiej Agencji Środowiska blisko 50 tysięcy osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza każdego roku. Myślę, że Państwo na pewno znają tę liczbę i myślę, że wszyscy się zgadzamy, że czas to zmienić. Drugi aspekt, o którym mówi się chyba w Polsce trochę mniej, to zmiana klimatu. Zmiana klimatu wydaje nam się czymś odległym, ale jest bliżej niż myślimy. I prestiżowe organizacje zajmujące się zdrowiem na świecie też o tym mówią. I tak w 2015 roku lekarze i naukowcy skupieni wokół prestiżowego magazynu The Lancet określili przeciwdziałanie zmianie klimatu jako największą szansę dla zdrowia publicznego w XXI wieku. Także mamy te dwa aspekty, jakby w związku z którymi powinniśmy eliminować węgiel z miksu energetycznego. To znaczy, jeżeli chcemy poprawiać skutecznie i długofalowo jakość powietrza i chcemy zatrzymać zmianę klimatu, to musimy inwestować w odnawialne źródła energii, w efektywność energetyczną, w nowoczesne rozwiązania. Przejdę jeszcze na chwilę do zanieczyszczeń powietrza, mimo że w poprzednich prezentacjach
Sporo zostało powiedziane na ten temat i też na pewno Państwa wiedza jest duża na ten temat, ale no w samym kontekście węgla my w zeszłym roku publikowaliśmy wspólnie z innymi organizacjami taki raport, który analizował, ile przedwczesnych zgonów generują elektrownie węglowe w Europie i tam zostały przeanalizowane właściwie wszystkie elektrownie jakby znajdujące się na terenie Unii Europejskiej i w wyniku kalkulacji uzyskaliśmy informację, że blisko 23 tysiące przedwczesnych zgonów rocznie to wynik spalania węgla w elektrowniach na terenie Unii Europejskiej, z czego niestety polskie elektrownie wraz z niemieckimi elektrowniami należą do najbardziej zabójczych i polskie elektrownie powodują blisko 6 tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku. I to nie tylko w Polsce, ponieważ tak jak wiemy, zanieczyszczenia nie znają granic i przemieszczają się poza granice naszego kraju. Oczywiście te zanieczyszczenia produkowane przez naszych sąsiadów również przedostają się do Polski. No niestety polskie elektrownie należą do absolutnej czołówki pod kątem emisji zanieczyszczeń i wpływu na zdrowie, bo warto też pamiętać, że polska flota jest bardzo stara. Polskie elektrownie to średnio 40-letnie bloki, czyli no naprawdę już nie najnowsze, nie dysponujące najnowszymi technologiami. I też często polskie elektrownie, mimo obowiązujących w Unii przepisów, starają się o tak zwane derogacje, czyli jakby taki wyjątek od reguły, że one nie muszą przestrzegać tych obowiązujących przepisów i trują ponad normę. I tak elektrownia w Bełchatowie, która jest największą polską elektrownią i dostarcza 20% prądu w Polsce, generuje 1270 przedwczesnych zgonów każdego roku. W pierwszej dziesiątce tych, w tym niechlubnym zestawieniu znalazły się łącznie 3 polskie elektrownie. I żeby też przypomnieć, że decyzje, które podejmujemy teraz, czyli jeżeli stwierdzimy, że budujemy nowy blok węglowy, to jest to decyzja, która zostaje z nami na kilkadziesiąt kolejnych lat i te zanieczyszczenia, które będą z niej generowane, będą właściwie truły kolejne pokolenia. I na tym slajdzie przedstawiam Państwu dane z raportu, który przygotowaliśmy do takiej elektrowni, która ostatecznie nie powstała. To była elektrownia Łęczna pod Lublinem, czyli w jednym z takich tak naprawdę najczystszych rejonów Polski. I tam wyliczyliśmy, ile ta elektrownia o mocy 500 MW, czyli nie jest to zbyt duża elektrownia, bo dla porównania Bełchatów ma łącznie około 6 GW, czyli jest 12-krotnie większa. Czyli taka mała, średniej wielkości elektrownia będzie generowała podczas całego swojego cyklu życia tylko jakby w procesie emisji zanieczyszczeń powietrza 500 przedwczesnych zgonów, 420 przypadków przewlekłego zapalenia u skrzeli dorosłych, a u dzieci już blisko 2000, ponad 2000 przypadków zapalenia o skrzeli. I no nie są to dane, które sobie gdzieś tam wymyśliliśmy, tylko do swoich kalkulacji wzięliśmy dane przedstawione przez inwestora, czyli wszystkie te emisje pochodzą z raportu środowiskowego, więc no nie podejrzewamy, żeby były w jakikolwiek sposób zawyżone. Więc widzimy, że taki jeden blok będzie przez lata generował bardzo poważne skutki zdrowotne, co za tym idzie koszty zdrowotne. Kolejny duży temat to zmiany klimatu a zdrowie i wydawałoby się, że jest to trochę temat odległy. My żyjemy w Polsce, jeżeli klimat się trochę ociepli, to będzie nam przyjemniej, będziemy mieć cieplejsze lata jak we Włoszech, ale okazuje się, że nie do końca tak jest. Po prostu zmiana klimatu to też zmiana schematów pogodowych, gwałtowne zjawiska pogodowe. Nie wiem, skąd Państwo się dzisiaj łączą, ale ja się łączę z Łodzi, Agnieszka łączy się z Warszawy i przez nasze miasta dzisiaj przeszły nawałnice z silnym wiatrem, z bardzo dużymi opadami deszczu i oczywiście takie zjawiska zawsze miały miejsce, ale zdecydowanie naukowcy potwierdzają, że ich jest teraz coraz więcej, coraz częściej, o coraz większej sile. No co grozi nam i nawet bezpośrednią śmiercią w wypadku, czyli nie wiem, w Łodzi
Też 2 dni temu była nawałnica, poprzewracane drzewa na samochody, więc nawet takie bezpośrednie wypadki, ale też różnego rodzaju inne problemy zdrowotne. Największym takim problemem wydają się fale upałów. One w Europie zbierają największe żniwo. W 2003 roku przez Europę przeszła fala upałów i szacuje się, że w jej wyniku śmierć poniosło 70 tysięcy osób. Zmiany klimatu wiążą się też z tym, że będą pojawiały się u nas choroby, których nie było wcześniej. Nawet takie choroby jak malaria, denga, gorączka zachodniego Nilu, czyli nawet przypuszczam, że wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, że takie choroby istnieją, kojarzą je co najwyżej jako po prostu jakieś egzotyczne, odległe problemy, a może się okazać, że zaczną się pojawiać i u nas. I co ciekawe, też w związku ze zmianą klimatu rośnie populacja kleszczy, jest coraz więcej kleszczy i coraz więcej przypadków zachorowania na boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. To są bardzo poważne choroby skutkujące naprawdę różnymi konsekwencjami, właściwie choroby, których nie da się do końca wyleczyć. Kolejny problem to zmiany w bioróżnorodności, problem z dostępem do pożywienia, do wody pitnej. Również zmiana klimatu, globalne ocieplenie może spowodować to, że część terenów na Ziemi po prostu nie będzie się nadawała do życia. Ostatnio w Iranie padły rekordy temperatury, to było 50 kilka stopni w odniesieniu do temperatury mokrego termometru, czyli to jest połączenie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, kiedy nasze ciało już za pomocą potu nie może oddawać ciepła i właściwie się możemy ugotować, więc będzie się wiązało to też z migracjami klimatycznymi. Szereg problemów tutaj jest naprawdę bardzo duży i nie chcę już tutaj wchodzić w szczegóły. Niedługo też opublikujemy artykuł na ten temat i na pewno będę zachęcała Państwa do zapoznania się z nim. No i teraz pokrótce, jaka jest rola środowisk medycznych i jak lekarze angażują się w walkę o poprawę jakości powietrza, w walkę ze zmianami klimatu i jaki jest ich stosunek do transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla. My, pracując w Polsce, pracowaliśmy do tej pory głównie nad kwestią zanieczyszczeń powietrza i lekarze nas bardzo w tym wspierali. Razem pisaliśmy listy do ministerstw, razem pisaliśmy uwagi do rozporządzeń, do ustaw. W chwili obecnej pracujemy nad zbieraniem podpisów do listu 100. Chcemy przekazać taki list, w którym lekarze, środowiska medyczne apelują o odchodzenie od wysokoemisyjnej gospodarki na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, źródeł energii bardziej przyjaznych zdrowiu. I jest to też trend, który można zaobserwować na świecie. Magazyn The Lancet, o którym już wcześniej mówiłam, który nazwał przeciwdziałanie zmianom klimatu największą szansą dla zdrowia w XXI wieku. Również lekarze i naukowcy skupieni wokół tego magazynu apelowali o wycofywanie węgla ze światowego miksu energetycznego. Światowa Federacja Stowarzyszeń Zdrowia Publicznego również apelowała o to samo. W zeszłym roku ponad 300 tysięcy osób, lekarzy, pielęgniarek, ekspertów zdrowia publicznego wzywało kraje G7 do przyspieszenia procesu odchodzenia od spalania węgla. W Wielkiej Brytanii 600 tysięcy osób związanych ze środowiskami medycznymi apelowało to samo. W Wielkiej Brytanii to się udało. Wielka Brytania zdeklarowała, że do 2025 roku odejdzie od węgla i pierwszy raz w tym roku od czasów rewolucji przemysłowej był taki dzień, kiedy w miksie energetycznym Wielkiej Brytanii nie było w ogóle węgla. 7 krajów Unii już w ogóle nie spala węgla, kolejne deklarują odchodzenie od węgla. I nie jest to tylko kwestia Unii, ponieważ tacy giganci gospodarczy i też kraje, które nie kojarzyły nam się nigdy z jakimś szczególnym przywiązaniem do ochrony środowiska czy zdrowia, takie jak Chiny czy Indie, rezygnują z elektrowni węglowych, zamykają kopalnie. Chiny na początku tego roku zamknęły ostatnią elektrownię węglową na terenie Pekinu właśnie ze względu na zanieczyszczenie powietrza.
bardzo inwestują w odnawialne źródła energii, inwestują w efektywność energetyczną, także te zmiany na świecie się dzieją. Również ceny odnawialnych źródeł energii zmniejszają się tak szybko, jak nikt właściwie tego wcześniej nie przypuszczał. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to w podsumowaniu na początek mam takie nie najlepsze wiadomości, czyli to, że nadal mamy praktycznie najgorsze powietrze w Europie, razem z Bułgarią, Rumunią i północnymi Włochami. Mamy zdecydowanie najwyższe poziomy informowania o smogu. U nas poziom alarmowania to 300 mikrogramów na metr sześcienny, dla porównania we Francji 80. Mamy coraz więcej gwałtownych zjawisk pogodowych i, tak jak mówiłam, coraz więcej kleszczy i organizmów przynoszących bardzo groźne patogeny. Co więcej, nadal bardzo dużo dopłacamy do węgla. Z wyliczeń Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych wynika, że w latach pomiędzy rokiem 90 a 2012 średniorocznie każdy z nas dopłacał blisko 2000 zł do węgla, a do odnawialnych źródeł energii zaledwie 13 zł. Też parę dni temu ukazał się rządowy program dla górnictwa węgla kamiennego do 2030 roku. I w tym programie rząd zapowiedział, że w latach 2016-2020 dopłaci do górnictwa węgla kamiennego ponad 10 miliardów złotych. To też może być odpowiedź, dlaczego węgiel jest w Polsce najtańszym źródłem też do ogrzewania domów. A co więcej, mimo wszystko zaczynamy sprowadzać węgiel z zagranicy, ponieważ Polski na przykład jest bardzo zasiarczony i nie spełnia unijnych wymagań, także też nie jest to jakby surowiec zapewniający nam bezpieczeństwo energetyczne. Nie mamy nadal norm jakości paliw stałych ani kotłów, ale mamy nadzieję, że to już wkrótce się zmieni i jest to też wynikiem pracy wielu organizacji i wsparcia wielu lekarzy. Mamy niestety ustawę antywiatrakową, która bardzo zahamowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Mamy też przepisy dotyczące OZE, które nie są zbyt korzystne, a do tego są bardzo często zmieniane, co powoduje, że inwestorzy po prostu boją się w Polsce inwestować w energetykę odnawialną. Wiele budynków jest niezaizolowanych, efektywność energetyczna w polskich domach jest bardzo niska, ale też jest to bardzo duży potencjał do poprawy. I teraz na koniec trochę optymistycznych informacji. Te technologie i tak tanieją i są to światowe trendy. Wszystko wygląda na to, że energetyka odnawialna będzie się rozwijała, będzie się rozwijała efektywność energetyczna, trwają prace nad magazynami energii i wydaje się, że też tych pozytywnych zmian nie da się już zatrzymać. W Polsce mamy też zaangażowane samorządy, które chcą walczyć o poprawę jakości powietrza, wprowadzają uchwały antysmogowe. Wiele gmin chciałoby wprowadzić na przykład wyższe opłaty parkingowe, już tak abstrahując od węgla, ale mamy zaangażowanych ludzi na innych szczeblach niż tylko centralny. I mamy też środowisko medyczne, które coraz chętniej angażuje się właśnie w takie kwestie i mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zaangażowane i jeszcze bardziej wspierać właśnie pozytywny proces transformacji energetycznej w Polsce. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę w okienku czatu. Ewentualnie można później też zgłaszać się do nas na maila, telefonicznie. Na wszystkie pytania bardzo chętnie odpowiemy. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy też do śledzenia naszej strony internetowej i naszych profili na mediach społecznościowych. Jeszcze dzisiaj albo jutro opublikujemy taką krótką broszurę na temat wpływu węgla na zdrowie. Wkrótce też będziemy publikować taki dłuższy artykuł na temat wpływu zmian klimatu na zdrowie, także mam nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące. Zapraszamy też do dzielenia się tą wiedzą z
najbliższymi, ze znajomymi, ze współpracownikami i na pewno uda nam się też te pozytywne zmiany w końcu również i w Polsce wdrożyć. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma, także dziękuję bardzo. Do widzenia i do usłyszenia na następnym webinarium.